Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, nowa mapa na linii frontu, linia frontu. Niestety nie mogę zrobić bitwy treningowej, żeby wam ją pokazać, tylko musiałem odpalić bitwę, ale pojeździmy sobie i zobaczymy tą nową mapkę. Później jeszcze zginę dwa razy, podobno wtedy mamy czas z wolną kamerą. Słuchajcie, WOT znany jest z tego, że mapki są widokowo przepiękne i tutaj, jak widzicie, są, no są przepiękne, tak? Dalszy plan, chociaż nie możemy tam jechać, jest wyśmienity. Mamy tutaj takie zamglenie. Z tej strony mamy jakieś wieże, także super. No i pojedźmy. Jestem generalnie, zobaczcie, w środkowym kwadracie. Postaram się pojechać zaraz na prawo, tak żeby zobaczyć. Więc ta część mapy jest tutaj kurka wodna, takie ruiny powiedzmy, tylko ruiny, zobaczcie. Mamy dużo jakichś takich starych zamków, czy to jakieś kasby są. Ja może pojadę w prawo. O, jest rzeczka. Dobaczenko, 5 złotych. Fajnie się ciebie ogląda, ale za kilka godzin serwery Diablo padną, więc idę grać póki działa. Okej, dzięki za informację, kolego sympatyczny, dzięki. Pozdrawiam. Moi drodzy, pojedziemy sobie rzeczką. Zobaczymy, jak ta rzeka wygląda, bo według mnie no krajobrazik jest nieziemski. Ale może właściwie powinienem powiedzieć, że krajobrazik jest ziemski. Przede wszystkim wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma na mapach, czyli połączenie trawy tutaj z drzewkami. Super to Dawid, 5 złotych. Na zęby dla ciebie. Dzięki. Dzięki, panie Dawidzie. Takie połączenie trawy z drzewkami, i to zobaczcie, dwa rodzaje drzewek, i muszę przyznać, że robi to robotę, zdecydowanie. No więc wjedźmy tutaj. Na razie ciągle jestem w tym miejscu. No patrzcie, no pięknie to wygląda, naprawdę pięknie. Woda świetnie wygląda. Czy można tu w ogóle jeździć, czy tu jest za głęboko? O, jest głęboko. Nie da się. Nowe teksturki, tutaj jakieś takie mury. Szkoda, że nie wziąłem szybszego czołgu, ale dobra. Nie chcę oczywiście zginąć za szybko. Tutaj są goście. Pierwszy raz odpaliłem oczywiście tą mapę. Patrzcie, tutaj ruiny jakiegoś zamku. Pojedziemy tutaj, zobaczymy, co to, o co chodzi. Jeszcze mnie nie widzą. No, będziecie, miał to być filmik z mapki, ale... Dobra, załatwiliśmy ich. Pora zobaczyć, co tu jeszcze można. Tutaj czołgi widzę jak na... Nie, nie można stąd strzelać. No, podoba mi się to. Zdecydowanie mi się podoba. Spróbujemy tutaj wjechać. Patrzcie, jakie tutaj miejscóweczka jest. O kurka. Dobra, nie mogę się powstrzymać. Nie mogę się powstrzymać. Kurka się... Ożeż kurka, nie trafiłem w pancerz. Nadeszło sojusznicze wsparcie.
Szybkostrzelność tego niszczyciela jednak robi robotę. Dobra, to będę wycinał. Dobra, zajęto, okej, super. Moi drodzy, była delikatna przerwa. Jedziemy zwiedzać dalej. O, ale muszę, nie mogę się powstrzymać. Nie trafiono w pancerz, ale to już jest. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie celować w niego i trafiać. Jest to tak silniejsze ode mnie. Naprawdę. Dobra, zwiedzamy dalej, słuchajcie, bo widoki no przepiękne, zobaczcie. Przede wszystkim, co mi się podoba, nie wykorzystano na mapce, albo może w niewielkiej ilości wykorzystano stare ruiny. Zobaczcie, że te ruiny są nowe tak naprawdę i nowe tekstury. To sprawia wrażenie, że to wygląda fenomenalnie. Jak dla mnie przynajmniej, to jest taki poziom, który mógłby być, powiedzmy, bo ja wiem, mapka dla RPGa, zdecydowanie. Dobra, no pojedziemy tutaj, na prawo jeszcze. A to co? Dobra, muszę pomóc temu gościowi, ale... Kurka, nie trafiono w pancerz. Dobra, jedziemy. Nie no, pięknie to tu wygląda. Naprawdę mapka jest wyśmienita. Zobaczcie na to. No kurczę, wyśmienita jest ta mapka. Ale jest oaza, uwaga, bo tutaj nie jedna rzeczka jest. Tu jest jakieś jeziorko i oaza, więc wjedźmy tu. No patrzcie, jak to wygląda. Jak w bajce. Naprawdę, jak w bajce. Super. Super, super. Gdzie ja jestem? Uwaga. Tutaj, okej, to pojedziemy sobie do przodu. Tak jest, turystyka czołgowa. Pojedziemy sobie do przodu, żeby jeszcze zobaczyć tu coś. Tu jest już kraniec map. Nie, jeszcze nie. Zobaczcie, takie wioseczki są. No tutaj ten meczet tak troszeczkę w szczerym polu. Tutaj jakieś takie wioseczki małe. W ogóle mam wrażenie, że są zupełnie inne tekstury skał. No czegoś takiego to chyba nie było. Takich skał. W wodzie. Ciężka artyleria gotowa. Dobra. Minaret. Minaret? Minaret to wydaje mi się, że jest to wieża w meczecie. To jest minaret. No może się mylę, ale... Wydaje mi się, że to jest minaret. Ale mogę się mylić. Chociaż wątpię, czy się mylę, bo jednak było się w tych stronach. Dobra. Uwaga, następny jest tutaj. Jakieś takie... Nie wiem. Stawik, czy to coś.
No przepięknie wygląda ta trawa. Ja bym na piaszczystą rzekę dodał tej trawy. Zobaczcie, jaka ona jest wysoka. Ona jest wyższa niż mój czołg. Właśnie, mogę się naprawić, bo jeszcze mnie zabiją zaraz. Później sobie potnę ten materiał i już. Potrzebujesz wsparcia, ale gościu, ja film nagrywam. Dobra. Moi drodzy, pojedziemy tutaj. Tu jest jakaś taka jaskinia. Zobaczymy, co tu, jak to wygląda w środku. Przede wszystkim, czy kamera nie zwariuje. Dobra. Ueno. Tutaj to są klimaty jak w tym. Jaka to na konsolę ta gra? Podpowiedzcie mi. Co takie skakanie było? Indiana Jones, kurczę. Czekajcie, tędy wyjadę. Uncharted, dokładnie. Tutaj jest totalnie klimat Uncharted. Dobra, wyjedziemy tu. Nie no, jest pięknie, jest pięknie. Tam jest jakieś... Patrzcie, jakieś instalacje zaczynają się, bo tutaj później industrialnie troszeczkę będzie. W tle widać rafinerię. Wow. Jak to na mapie wygląda? Tak, tutaj zbliżamy się do rafinerii, chyba lotnisko też jest. Fajnie. Fajnie, fajnie. Zdobyliśmy strefę F. Nadciąga wsparcie powietrzne. Nadciąga wsparcie. No musimy trochę ich postrzelać, bo oni, widzę, cwaniaczki tutaj pozostawali. Sprawdźmy, jak to tu wygląda. No tutaj już tak trochę gorzej. Jednak tą przyrodę wargamingi robią najlepiej. Zdecydowanie. Tu jest już kraniec mapy. Osiągnęliśmy cel numer jeden. No tutaj tak średnio to wygląda, no. O kurka, jakie miejsce, jaką miejscówkę sobie chłopaki tu znaleźli. Dobra, widzę, że tutaj trzeba ich wykurzyć stąd. Oni myśleli, że tu stąd będą sobie. Nasz generał ruszył do boju. Naparzać. Poczekam na wsparcie. Zniszczyliśmy cel numer jeden. Dobra. Czy to jest lotnisko? Nie. To nie jest lotnisko. Wydawało mi się, że to jest pas startowy. A nie, jest. Dobra, więc mamy lotnisko na pustyni. Ja tutaj niestety mogę zaraz zginąć. Na pierwszy rzut oka to nawet mi się wydaje, że ta mapka jest najlepsza. Patrzcie, no to jest lotnisko. Kurczę.
Tutaj jest ta, ponieważ jest mapa wielka, przypominam, że to jest 3 km na 3, no to można zdecydowanie, no patrzcie, no to jest pas startowy, to rozumiem. W tle te góry. Jak to tu jeszcze wygląda, zobaczmy. No chciałbym tą rzeczką pojechać, czyli teraz spróbuję przenieść się na lewo, żeby wam jeszcze pokazać. Do hangaru chyba nie można wjechać, bo nawet drzwi strzałem nie rozwaliłem. Tu się naprawię od razu. Okej. Chciałbym teraz przejechać na drugą stronę mapy. Tutaj naprawdę podobnie to wygląda jak w Armored Warfare, tylko tam chyba lepiej. Muszę to jeszcze zobaczyć z bliska. Tą rafinerię. Czy cokolwiek to jest. Niestety koniec bitwy. Niestety koniec bitwy.